Najpierw informacja o tym, że zakażeni COVID-19 uległ Kamil Piątkowski, a następnie kilka kolejnych osób z zespołu Rakowa Częstochowa. Efekt odwołania zaplanowanego na 3 kwietnia meczu ze Stalą Mielec. O aktualną sytuację w klubie związaną z koronawirusem pytaliśmy rzecznika prasowego klubu. Sytuacja na pewno trochę nas zaskoczyła, natomiast no wierzymy, że ona nie potrwa długo, że za kilka dni zrobimy dodatkowe badania naszym zawodnikom. No i dzięki temu już oni, że tak powiem, będą mogli mieć stwierdzony brak tego koronawirusa i normalnie wrócą do treningów i do grania. Na razie możemy powiedzieć, że przechodzą tą chorobę w sposób taki no, możliwie jak najmniej objawowy i wierzymy, że po prostu tych nowych zakażeń już nie będzie i w takim składzie już trochę bardziej pełnym przystąpimy do rozgrywek. Natomiast co do Kamila, no to tutaj jeszcze bardziej szkoda nam naszego zawodnika, bo miał szansę na no, chyba historyczny mecz z Anglią na występ, kolejny występ w reprezentacji Polski. No i jego choroba no, jakby wykluczyła go z tego, natomiast no, też Kamil z tego co wiem przechodzi tą chorobę no, bez jakichś takich poważnych objawów, także no, też wierzymy, że w miarę szybko się z nią upora i będzie mu wrócić do grania. To jest tylko, no, można powiedzieć tylko albo aż kilka osób w zespole, jeśli chodzi o zawodników i o sztab, no, łącznie jest to kilka osób, także no, wdrożyliśmy maksymalnie szybko wszystkie procedury, które w takich przypadkach obowiązują. Można powiedzieć, że nawet bardziej niż to jest wymagane, stosujemy ten reżim sanitarno-epidemiologiczny, stosujemy się do wytycznych Komisji Medycznej PZPN. Także no wierzymy, że to przyniesie odpowiednie rezultaty i że jak najszybciej w pełnym składzie będziemy mogli tutaj się spotkać na treningach i, no i wrócić po prostu do grania. Wierzymy, że ten mecz z Wisłą Kraków, czyli ta następna kolejka, no to już ten mecz się odbędzie w normalnym trybie. Robimy wszystko, co jest wskazane, nawet troszeczkę więcej. Bardzo się pilnujemy. No i to też pokazuje, że w poprzednich miesiącach, gdzie wiele klubów miało duże problemy, my tych problemów nie mieliśmy. Natomiast no dopadło i nas. Wiemy, jaka jest sytuacja w kraju, wiemy, jak dużo teraz jest tych zachorowań. No i niestety, no nie uniknęliśmy, nawet mimo tych bardzo, że tak powiem, restrykcyjnych zasad, które mamy tutaj w klubie wprowadzone.